Halo, halo, witajcie, Steve jaki z tej strony, po raz kolejny Steve, to jest kolejny materiał na naszym kanale, kolejny odcinek z naszych przygód drużyny B, kolejny odcinek z naszego B-Worlda, także siemaneczko i zespełniły nam się, co to za dziwne dźwięki, zespełniły... Co? Szybko chodzisz, to go ten, odwalasz. Odrzucasz go wtedy, tak? O, zobaczcie, zespełniły nam się pierwsze dinozaury i już tutaj nas atakują cały czas. Co to za dziwne dźwięki? Także, znaczy pierwsze dinozaury. Na razie mamy jednego dinozaura, który się wykluł i już zaczyna gwiazdożyć. Zobaczcie. Masz go palnitym. Aha, to jak go tym uderzę, tak, to wtedy... Czekaj, bo nie mogę tego zebrać. Dobra. Kliknij na niego i będzie dobrze. Dobra, mam. Także musimy go niestety uspokoić. To nie jest... Wiem, że nie działa na niego. O, dobra, odchodzi. To wiem, że to nie jest dobre rozwiązanie na dinozaury. Nie powinno się tak robić, ale no niestety nie mam wyjścia, bo cały czas mnie atakuje. Zobaczcie. Dobra, trzeba go trochę wytresować. Dobra, stary, bo głośno. Dobra, ogólnie zobaczcie, mamy tu jednego dinozaura, mamy tu drugiego dinozaura, który jest jeszcze w jajuszku i trzeci dinozaur gdzie jest? Jeszcze było takie duże trzecie jajko, gdzie on jest, stary? No nie wiem, gdzie on jest, powinien jeszcze jeden dinozaur być. Dobra, no to ja mówię, co będziemy robić. Na tym odcineczku będziemy robili zoo, tak jak było w planach, mamy już jednego dinozaura i tego jednego dinozaura, który się wykluł, będziemy musieli gdzieś ładnie zamknąć, nie chcę go zamykać w klatce, ale po prostu jakiś fajny teren ogrodzić, żeby on sobie tam żył. Co? Gdzie? Jak? Nie zamykamy dinozaurów w klatce, nie może tak być. A teraz powiedz mi, jak go przenieść, bo dobrze by było go jakoś przenieść. Jak to zrobić? O, woski ma pomysł. Nie wiem, czy mam się bać, czy się mam nie bać. Ale straszne, ale ten dinozaur jest taki malutki, a jest taki głośny, bo to on te dźwięki takie wydaje, nie? Dlaczego jest taki głośny? Uciekaj ode mnie, co ja ci zrobiłem, że ty mnie chcesz atakować? Odejdź. No ej, nie działa na niego ten bicz. No bo ja już go odpaliłem. Aha, no to super, no bo tak w niego cały czas strzelam z tego, ale to na niego nie działa. No dobra, to można powiedzieć, że jest to dinozaur woskiego, tylko jego się słucha, także mnie będzie cały czas ganiał. Woski, weź go proszę ode mnie. Odejdź, maleńki. Dobra, ja stąd uciekam. Dobra, także mamy dinozaura w bazie. U woskiego w laboratorium po prostu wykluł się nam jeden dinozaur i trzeba go gdzieś przenieść na takie tereny. Woski coś tutaj już robi. Także już woski widzę jakiś plan ma ciekawy i gdzieś tutaj pewnie tego dinozaura damy. Ale woski, żyjesz? Żyjesz. Woski, nie możemy go trzymać w klatce. To nie jest dobry pomysł. Moje dinozaury w klatce siedziały nie będą. Także na pewno tak nie zrobimy. No co to jest? Powiedz ty mi. Co ty budujesz? Na pewno nie będzie w takiej klatce siedział. Nie. Nie ma. Dobra, chodź. No nie zabijaj mnie. Chodź gdzieś, zrobimy serio jakieś ogrodzenie i go po prostu zamkniemy. Czekaj, bo mnie teraz atakuje. Odejdź ode mnie. Odejdź. Dobra, udało mi się. Udało mi się jakoś uciec, czekaj, idę po swój grup. Ciebie tam możemy zamknąć w tej klatce, jak chcesz. Ej, to będzie klatka, trochę ją się powiększy i zamkniemy tam Wolnara, albo na przykład Bowo, albo Leona tam można zamknąć, bo zamykamy chłopaków tam, co ty na to? To zostaw to tak na razie, zostaw to, niech sobie będzie. To będzie, o, to będzie na innych graczy, a nie na biedne dinozaury. Dobra, chodź woski. Gdzieś tutaj jest chyba spawn, to nie wiem, czy tutaj będziemy mogli sobie tego dinozaura gdzieś dać, ale trzeba zrobić płotki, to przede wszystkim. Płotki najzwyklejsze, żeby to ładnie jakieś ogrodzenie zrobić i później go trzeba będzie tam jakoś przenieść, taki jest plan, także no to trzeba trochę drzewa pozbierać, teraz drzewo nam się przyda bardzo. Drzewo będzie potrzebne, czekaj, bo jakiś glut z ziemi wyszedł za tobą, a niech cię zabije. Masz, drewno, masz. A skąd ma? O, mamy, dobra, szczerze nie potrzebuję, starczy mi tego drewna. Nie chcę już więcej. Dobra, to w sumie, stary, jak to ja... Weź to TNT. Ty, to jak już skraftowałeś drewno i dałeś mi to drewno, to proponuję po prostu, żebyś skraftował płotki, może co? Mamy płotki, wszystko mamy, lecimy na miejscówkę, o której ci mówiłem i tam tego dinozaura pierwszego damy sobie, także... Dobra, także jesteśmy przy moim domku i zobacz, woski, czy tu uważasz, że to będzie dobre miejsce na tutaj takie zoo, żeby zrobić tak z grubsza, zoo dinozaurów? Jakieś wyższe lasy by się przydały, ale niestety lepszego miejsca nie znalazłem, a tu jest kolorowo i myślę, że tutaj będzie na początek dobrze. Tu, o, tu jest Bowo w ogóle domek, nie wiem, czy nie pamiętacie z poprzedniego odcinka, to właśnie ten domek był pokazany. Dobra, także co, woski, tutaj robimy gdzieś ogrodzenie, tylko poczekaj, chodź, wracaj. Reaktor?
A, właśnie! Właśnie, zapomniałem. Chodźcie, pokażemy wam coś. No dobra, także idziemy zobaczyć reaktor, który z... który tutaj z woskim sobie ostatnio zrobiliśmy, zobaczcie. Tutaj jeszcze nie jest dokończone, bo tak... Czemu znowu część z cube'y postawiłeś? Nie, tutaj część z cube'ów nie otwieramy. Zobaczcie, jaki tu jest gigantyczny reaktor. Jakby to zrobiło boom, to byłoby źle. Nie otwieraj tych część z cube'ów. Nie, proszę cię. Woski, jak to zrobisz, to więcej z tobą nie będę nagrywał. Zostaw to. Dobra, dawaj. Co się stanie, co się stanie? Zobaczcie, jaki reaktor to był już. Był, bo nie wiem, czy on jeszcze będzie stał. Dobra, po raz kolejny chyba nie będzie żadnego wybuchu. No, ej, incepcja tylko, incepcja jakaś tyka. Ale nice, ale ja mam farta ostatnio. HP mi się regeneruje. Wow, ja... Ty, otworzyłem część skiła i mi się HP zregenerowało, to dobre. Dobra, reaktor przetrwał. Nice. Nie stawiaj już, woski nie, bo ty chcesz tylko na siłę to rozwalić. Nie, chodź, idziemy. Idziemy dinozaura zrobić. Dobra, dawaj. Teraz ty rozwal, niech ci będzie. Najwyżej chatę nam rozwali. Dobra, to go zostawimy na kolejny odcinek. Jak chcecie wiedzieć, co się wydarzyło, to na kolejnym odcinku. Nie, na kolejnym odcinku zostaw. O, na kolejnym odcinku otworzymy dwa część skiłby. Na kolejnym odcinku dwa duże część skiłby otworzymy. Trzy, dwa, trzy, trzy część skiłby na kolejnym odcinku. Nie, teraz nie. Już jak powiedziałem, że na nas... Nie, nie otwieraj. O, no to super. Nie da. Podonku. Coś czuję. Co żeś zrobił? Nie wiem, nie widzę nic. Co żeś zrobił? Miało to być na następnym odcinku. Jeszcze jak serwer wywali, to cię zabije. No super, i po moim... O! A, już nie ma o czym mówić nawet. Po moim reaktorze. No i co to za kupa się zespałniła? Jakieś dwie kupy się pospałniły. No super. Dobra, to postaw teraz tu na samej górze. Ej, ale myślałem, że będzie jakiś boom czy coś, a tu nic takiego nie stało. Dobra, postaw tu na samej górze, na rozstaw tu część skiłów pełno i to już na kolejnym odcinku. Ale nie, takich dużych porób. Te małe to są nic. Takich dużych. I to no, jak zobacz. Będziecie chcieli wiedzieć, co się wydarzy. Tak. No. Już ogarnąłeś się, już nastawiałeś część skiłów. No to niezły syf mi zrobiłeś w piwnicy. Niezły syf mi woski w piwnicy zrobiłeś. Dzięki! Jeszcze się wełna pali, super. Chodź na górę, zobacz co tam ci zrobiłem. No nie chcę wiedzieć co tam zrobiłeś. Na razie tutaj posprzątaj, nie otwieraj więcej tych część cube'ów. Czekaj, nie, bo sam przez przypadek otworzyłem. Czekaj, bo tu jeszcze jakieś nietoperze. Dobra, nieważne, no. No idę, no co? Co na górze zrobiłeś? No wełny pełno. No. Co zrobiłeś? O, to mi się podoba akurat. To je dobre. Ale dobra, będziesz to sprzątał ogólnie. Poza odcinkiem live'a se odpalić i będziesz to sprzątał na live'ie. Co ty tu narobiłeś. Także tak jak mówię, wracamy do budowy naszego ogrodzenia. Na spokojnie. Co Bowo? Teraz będziesz u Bowo stawiał? Zobaczcie co on mi zrobił z domem w ogóle. Nie stawiaj mu żadnych szczęskiów, bo nas zabije później. Dobra, dawaj tutaj. Albo ty. Co wygląda fajnie? Co? No, że tańcza, no spoko tańcza wygląda, powiem ci, że fajnie zrobiłeś, a w piwnicy za to burdel tam jest totalny. No dobra. Woski, tutaj ja sobie ten las ogrodzę, ogólnie jest plan taki, żeby ten dinozaury sobie mogły tutaj wszędzie chodzić po tym ogromnym lesie zielono-czerwonym. Także tutaj po prostu one sobie będą żyły w takim ogromnym terenie jak w parku jurajskim. Taki jest plan, dobra. Także dawaj tego dinozaura, nie będziemy na razie nic ogradzali, ja sobie to poza odcinkiem ogrodzę. No nie wiem, trzeba go jakoś przenieść. Dobra, woski, wiesz co, jak on jest na razie taki mały, to dawaj ja zrobię takie ogrodzenie małe i go po prostu na razie w tym ogrodzeniu zamkniemy, bo później go nie znajdziemy. Gdzie w klatce? On nie ma być w klatce, wyjmij go z tej klatki. Nie masz żadnego siedzenia w klatkach. Moje dinozaury w klatkach nie będą siedziały. Chodź tutaj, w ogóle zacznij, ile mam śmierci. 19 śmierci przez woskiego. Dobra. Dobra, zobaczcie, woski do nas dotarł z dinozaurem. Gdzie masz dinozaura? Sam przyszedłeś, jak sam, to wracaj stąd. Idź sobie. Gdzie jest dinozaur? Co zdechł? Jak zdechł? Nic nie mogło tutaj... Tutaj wszystko musi, wiesz, żyć. Zobaczcie, ogrodziłem... Nie ma... Kurwa, nie już do klatki żadnych dinozaurów, powiedziałem ci. Zobaczcie, tutaj Stevie zrobił ogrodzenie dla naszego pierwszego dinozaura. Tutaj...
Tak, jasne, ty zrobiłeś. Tutaj jest pierwszy... Ła, tutaj by uciekł nam. Także tutaj ogrodzimy, tutaj będzie mógł się schować do środka w razie coś. No i na razie, dopóki on jest taki mały, to będziemy go trzymali w ogrodzeniu, żeby nie uciekł, a później będziemy to rozbudowywali powoli. I zobaczymy, jak dużo tych dinozaurów nam się uda zebrać. Ile nam się oczywiście będzie chciał. Fajnie było T-Rexa zebrać. To by było coś. Czekaj, będzie T-Rex. Będzie T-Rex? No, taki T-Rex to nie, to musi być taki prawdziwy T-Rex, taki żywy T-Rex. Dobra, dawaj tego małego dinozaura naszego tutaj. Dawaj go. O, zobaczcie, mamy naszego małego. Gdzie on jest? Jest tu. Jest. Czemu? A, bo ty masz, ty go łapiesz, pokaż, czym ty go łapiesz, co to jest za maszyna? Lasso. A to jest lasso. Zobaczcie, mamy lasso na dinozaura. O, już mnie nie bije nawet. Nice, dobra. Czyli możemy sobie te dinozaury łapać. Jak on byłby duży, to też bym mógł go złapać, czy już wtedy nie? Kurza mnie strasznie, że takie dziwne dźwięki wydaje. Dobra, chodź go nakarmimy, daj mu coś do jedzenia. Czy już zjadł tam coś, mu rzuciłeś? Gdzie ma jedzenie? A, on sobie z tego pobiera, czy jak to jest? Nice, takie coś. Nie, Chunk Cloud to może być, to przestawię go. No dobra, także mamy pierwszego dinozaura, zobaczcie. Pierwszego dinozaura, który jest już na wolności i nie siedzi w piwnicy u Woskiego, także zobaczymy, tak jak mówię, ile tych dinozaurów uda nam się zebrać. Co ty tam kombinujesz? A czemu to tutaj postawiłeś? Aha, no dobra. Żeby było załadowane cały czas. No dobra, czyli niech sobie... Niech sobie to tutaj będzie. Także Steviaki, mam nadzieję, że odcinek, jak wam się podobał, ze mną był oczywiście Woski. Nawet dinozaur mnie polubi, bo już mnie nie atakuje. Na kolejnych odcinkach, tak jak mówię, będzie więcej dinozaurów. Będziemy tych dinozaurów tutaj, będziemy ogólnie to rozbudowywali i tych dinozaurów kraftowali więcej. Także zapraszam oczywiście na kanał do Woskiego. Trzymajcie się, hej.